Dzień dobry panią, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Chciałem zapytać, dlaczego zostały panie przed chwilką zatrzymane przez policję w kościele? To znaczy w zdecydowanym tonem w przedpokoju, znaczy w kruchcie kościelnej panowie policjanci kazali nam wyjść, chociaż ja prosiłam, żeby poczekali chwilkę, bo chciałam wziąć lekarstwo i że za chwileczkę tymi samymi drzwiami będziemy wychodzili. Panowie dość głośno się zachowywali, więc dla poszanowania tego miejsca wyszłam po prostu. Ale z tego co wiem, zostały panie spisane i grozi wam, jakaś kara administracyjna albo mandat, tak? Czyli za 200 zł za wejście do kościoła to powiedziałbym... To jest za to, że tutaj uczestniczyliśmy. Że trzymałam kawałek banera pastyczności, A jakie było uzasadnienie tego mandatu? Głębokie, że jest po prostu zakaz zgromadzeń, to jest 15 września ustawa jakaś. Numer ustawy panowie podali bardzo elegancko, byli bardzo do przygotowani do wszystkiego. Formułki znali. Tak, ale tu jest najbardziej intrygujące to, że oni weszli za paniami do kościoła, prawda? Bo ja nie wiem, czy panie pamiętają takim stopniu, że z PRL-u, że w czasie protestów... Policja nie wchodziła do kościoła. Tak. No bo to był jeszcze z dawnych czasów azyl kościelny. To prawda, no ten azyl... Ale nie było podpisanego konkordatu, a teraz mamy konkordat, więc być może, że upoważnił to policję do ostrzejszych działań. Wątpię, moim zdaniem akurat treść konkordatu jest taka, że odwrotnie, to właśnie tym bardziej im nie wolno po podpisaniu konkordatu. Natomiast chciałbym o jedno jeszcze zapytać, a czy oni podali powód, że weszli za paniami do kościoła? No bali się pewnie, że uciekniemy przez drugie okno. Bardzo sprawnie skaczą przez okna, sam to widziałem chwilę temu, prawda? Natomiast chciałem zapytać, czy oni powiedzieli, dlaczego akurat weszli do kościoła? Nie mieli żadnych wątpliwości, że ja jednak to miejsce jest... Ja myślę, że może byśmy się schowały za górne ołtarz, byśmy mogli tam przysiedzieć. Okay. Może ja tak, bo ja nie wiem, gdzie jest drugie wyjście z kościoła. Byli zaniepokojeni panowie, że jednak zanikniemy. Ale bliżej opisałybyście powód wejścia do tego kościoła z waszej strony. Nie, pani mówiła, że to lekarstwa i że panie ma to... Musiałam wziąć lekarstwa, a ja chciałam znaleźć spokojne miejsce, żeby usiadła spokojnie i nie na słońcu pełnym. A ponieważ jest tu kaplice takie spokojne, do których nie wchodzą ludzie, to mogłaby wziąć to lekarstwo. W Polsce jest jednak wolność religijna i nie bardzo obywatele mają powód się tłumaczyć, dlaczego weszli do kościoła. Nie bardzo sobie wyobrazić, jaki mógłby być powód, żeby policjantów to niepokoiło. Że możemy po prostu się zdematerializować. Nie ma zarobków. Nie ma zarobków. Tu była chęć osiągnięcia tych dwóch mandatów. Ja uważam, że to przesłoniło policji wszystko. Te 200 zł, ona, 200, ja. A ja myślę, że było nas tutaj za mało i po prostu... Panowie dokładnie piszą, ile dwie osoby, jedna osoba, prawda? No tak. To chodzi o to, ale mandatu oczywiście... Nie przyjęłyśmy, więc będziemy mieć sprawę w sądzie. Bo my jesteśmy dobrze przez obywateli RP pouczone. Tak. Obywatele RP o naszą edukację dbają. Bardzo dziękujemy. I my bardzo dziękujemy i mi bardzo przykro, że...